z dawna Polski tyś królową Maryjo. Prymas tysiąclecia. Zawierzenie Maryi. Wchodząc do sanktuarium jasnogórskiego głównym wejściem, warto zatrzymać się przy pomniku prymasa Polski Stefana Wyszyńskiego. Rzeźba przedstawia postać prymasa pokornie pochylonego ku sanktuarium, oddającego cześć Matce Bożej Częstochowskiej, królowej Polski. Czym wyróżniał się, jak mówimy o słudze Bożym kardynale Stefanie Wyszyńskim, prymas tysiąclecia? W swoim życiu i w kierowaniu kościołem w Polsce wszystko postawił na Maryję. Był autorem jasnogórskich ślubów narodu z 1956 roku. Zapoczątkował wielką nowennę przed jubileuszem tysiąclecia chrztu Polski. Wraz z całym episkopatem dokonał na Jasnej Górze w dniu 3 maja 1966 roku aktu oddania Polski w macierzyńską niewolę Maryi za wolność Kościoła w Polsce i na świecie. Był autorem wielu innych inicjatyw duszpasterskich o charakterze maryjnym. Najlepiej osobę prymasa Wyszyńskiego określił święty Jan Paweł II, który w dniu po inauguracji swojego pontyfikatu podczas audiencji dla Polaków powiedział do kardynała Stefana Wyszyńskiego: nie byłoby na stolicy Piotrowej tego papieża Polaka, który dziś pełen bojaźni Bożej, ale i pełen ufności rozpoczyna nowy pontyfikat, gdyby nie było Twojej wiary, nie cofającej się przed więzieniem, cierpieniem, Twojej heroicznej nadziei, Twojego zawierzenia bez reszty Matce Kościoła, gdyby nie było Jasnej Góry i tego całego okresu dziejów Kościoła w Ojczyźnie naszej, które związane są z Twoim biskupim i prymasowskim posługiwaniem.